Po co wam jest na przykład była inwestycja w Antuewo? Bo to akurat to jest dobry taki moment, tak? Mówisz, że wy mieliście plan, nie wiem, czy możesz o tym powiedzieć, ale mi się na przykład wydaje, że gdzieś tam znalazłem 2-3 argumenty. Natomiast jak patrzę przez strukturę właśnie całego waszego portfela, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład wy inwestując w Antuewo chcieliście kupić sobie fajny PR, dotrzeć do rynku. Uśmiechasz się, więc coś może być na rzeczy. Za stosunkowo niewielkie pieniądze kupujecie coś, co jest rozpędzone, ma możliwości bycia takim jak gdyby nadajnikiem, tak? To jest na pewno dobry argument. Nie można powiedzieć, że to nie miało żadnego znaczenia. Uczciwie mówię, że ja się dowiedziałem o inwestycji w Antuweb po inwestycji w Antuweb. To też potwierdzam. Tak było, więc trudno mi mówić do końca o pełnym procesie. Nie czujesz się sukcesu. Nie uciekam od odpowiedzialności, no bo to było, nie było, zrobiła spółka z grupy IQ Partner, za którą jesteśmy wspólnie z Maćkiem odpowiedzialni, ale jeśli chodzi o motywacje biznesowe, stricte biznesowe, to nie są one mi tak doskonale znane jak Andrzejowi i Jarkowi, którzy wówczas o tym decydowali. Natomiast gdybym dzisiaj, z perspektywy dzisiejszej wiedzy i tego, jak to się rozwija, absolutnie nie żałujemy tej inwestycji. Oczywiście jest to kwestia PR-u, chociaż jak zobaczysz, Grzesiek, szef Antuweba, on o nas właściwie nie pisze. My tam na poziomie PR-u... Znaczy nie jesteście, on jest obiektywny, to znaczy na tyle, na ile to jest możliwe, ale on generalnie nie pozwoli sobie na to, żeby jak my zadzwonimy i powiemy, Grzesiek, trzeba puścić artykuł o naszym startupie, on tego nie zrobi, tylko dlatego, że my tego chcemy, że tylko musi pójść. Tylko musi poczuć, że ten startup jest warty, żeby o tym napisać, czy aplikacja, czy cokolwiek innego. I tutaj z tego punktu widzenia, oczywiście było dużo szumu, bo wszyscy znali Antuweba i mówią, o, inwestycja była, to chyba też pierwszy, jeśli się nie mylę, blok, który został wyceniony. Tak, i nagle się okazuje, że wszyscy mówią, mamy benchmark, mamy benchmark, teraz zobaczcie, ile jest warta polska blogosfera i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja sobie już kupiłem, wiesz, taki samochód. Zamówiłeś już wyspę, zaliczkowałeś. Ale okazuje się, że wiesz, ci kolejni podnożyli i to właśnie dla mnie jest duży problem, no nie ryzykuję tak jak wy. Ale patrząc na to, co robi Grzesiek, widać, że jest to biznes budowany, tam dość szybko oczywiście jest sufit w samym Antuwebie, znaczy on się świetnie rozwija. Po statystykach, jak ktoś śledzi statystyki, widzi, że to idzie bardzo dobrze. Ale w miliony to nie pójdzie, to wszyscy o tym wiedzą, tak? W miliony to nie pójdzie, ale cały czas jest koncepcja, jak ten biznes ma się rozwijać. I to jest właśnie przykład biznesu, kiedy być może ktoś, ja teraz nie zdradzam oczywiście naszej strategii exitowej, ale tym bardziej, że Grzesiek pewnie obejrzy, żeby się dowiedział najpierw tego od nas. Nawet będzie to u niego na pierwszym blogu, pewnie. Tak, nie u mnie. No dobrze, więc to nie jest tak, że zdradzamy, ale przecież Antuwebem za jakiś czas może być zainteresowany duży gracz typu Agora, typu Onet, może dzisiaj mniej, chociaż niekoniecznie, czy szereg innych graczy. Z inną wyceną, pchniecie to samo, co jakby parę lat temu było dostępne na rynku, tylko ktoś postanowił to tak ładnie jest. Opakować, powiedzieć, słuchajcie, uwiarygodniamy, to jest fajny podmiot, tak. No, 5 milionów więcej dacie i to jest wasze. Nie, tylko też mówię, to dla osoby, która stoi z boku i mówi, ktoś zainwestował pieniądze w bloga, tak? Ktoś mówi blog, czy na WordPressie ktoś postawił stronkę, coś tam pisze i to jest warte miliony, tak? To bym chyba był, mimo olbrzymiej pokory do życia, to jednak Grześka blog nie był tylko typowym pokazuję... blogiem na WordPressie, jaki sobie wyobrażamy. To był jednak blog, który był, nie wiem czy numerem jeden, ale w ścisłej czołówce polskich blogerów. No, rozpoznawalny na pewno technologicznie. W związku też. Z powyższym to nie była taka transakcja, gdzie poszliśmy do pana Jasia Kowalskiego i zachwyceni nowym szablonem, template'em WordPressa powiedzieliśmy, dajemy kilkaset tysięcy złotych. Tak, no, nie było. Myślę, że są tacy inwestorzy w Polsce, którzy dają się tak na coś takiego nabierać. Gruchnęła informacja o tym, że na NewConnect się zagotuje, czy już właściwie się gotuje. Już się zagotowało. Bo jest 120 spółek jak gdyby postawionych na szafocie, tylko jest pytanie, jak gdyby, co będzie tym pchnięcie. Właśnie z twojej to perspektywy. Tak nie jest. No, to no tak właśnie. Nie jest. Bo tam widziałem Igorię, tak? Igoria. Jest Igoria. Giełda postanowiła trochę rynek NewConnect uporządkować, dając przede wszystkim wyraźny sygnał inwestorom, że to jest rynek podwyższonego ryzyka. Jakie spółki są szczególnie ryzykowne. W związku z powyższym utworzyła dwa nowe indeksy, tak jak do tej pory był główny rynek, główny indeks NewConnectowy. Później powstał bardzo wąski indeks NewConnect Lead dla tych spółek lepszych, których między innymi przez bardzo długi czas IQ Partners miało przyjemność być. I na drugiej stronie na NewConnectie się porobiło wiele złych rzeczy, to znaczy tam zaczęły wchodzić spółki i przy wątpliwych wycenach, i przy wątpliwym składzie akcjonariatu, nie chcę tu nikogo obrażać, oczywiście, ale chodziło o kwestie spekulacyjne. W związku z powyższym giełda mówi stop, okej, rozumiemy, że to jest ryzykowny rynek, ale powiedzmy inwestorom, które spółki są szczególnie napiętnowane. Skażmy. I teraz powstały dwa nowe
indeksy, które wskazują na HLR i SHLR. To są skróty odpowiednio od spółki, od indeksów, które dotyczą płynności, czyli małej płynności na rynku, co oznacza, że zmienność kursów może być dość duża ze względu na to, że niewielką kwotą pieniędzy można wpłynąć istotnie na kurs. Jasne. I z drugiej strony pojawił się indeks ten najbardziej niebezpieczny, SHLR, który mówi tylko o tym, że spółka na przykład może być w upadłości, na przykład ma cenę akcji poniżej 10 groszy, co jest... Tak, jest traktowana wówczas jako śmieciowa, co nie znaczy, że sama spółka jest śmieciowa. Co ciekawe, do tego indeksu trafiła, do tego indeksu SHLR, to jest raz. Z drugiej strony trafiła świetnie rozwijająca się nasza spółka Langlu. Świetnie trafił Holender. Sam. Nie, naprawdę. Nie rozumiem. Ale... I teraz wiesz, masz biznes, który zarabia pieniądze od kilku lat, który pokazuje sensowne wyniki, może nie jakieś wielkie, i nagle się okazuje, przy porannej że, prasie... że masz. Nie, to, to nie było nic, czego byśmy się nie spodziewali, to było anonsowane, ale masz sytuację taką, że te spółki z tego najbardziej niebezpiecznego indeksu, one będą notowane w tak zwanym fixingu, czyli ich notowania będą ustalane dwa razy dziennie, w przeciwieństwie do indeksu HLR i typowej całego New Connectu, gdzie one są tylko oznaczone, ale handel nimi odbywa się w sposób ciągły i nic nie ma. I teraz w tym indeksie HLR, do tego indeksu HLR trafiły spółki, których free float, czyli akcje w wolnym obrocie, nieprzypisane do dużych akcjonariuszy, osoby... tak w dużym skrócie, wartość tego free floatu liczona za trzy ostatnie miesiące po cenie rynkowej jest mniejsza niż milion złotych. W związku z powyższym gros spółek się tam załapało, no, bo, to jest taki bo te rynek. Spółki na rynku New Connect duże nie są. Stąd między innymi Goria, stąd między innymi bodaj Power Price, czy inne nasze spółki, którym trudno zarzucić, że są jakimiś wydmuszkami. One są być może ryzykowne jak wszystkie, jak to startupy, ale bez New Connectu w ogóle by nie powstały, bo nie byłoby inwestorów, którzy daliby drugą część pieniędzy obok nas. Tak? I w związku z powyższym no, trafiły do tego indeksu, ale nic więcej z tego nie wynika. Oczywiście jest jakimś problemem dla nas Citi Langlu, które jest w tym najgorszym indeksie, no ale też nie dlatego, że to są jakieś słabe spółki, tylko dlatego, że mają ceny poniżej 10 groszy. I tak to odbieram. Okej, okay. Czyli tak naprawdę, znaczy wiesz, ja tak odbieram następująco, no, rynek się cywilizuje. O New Connectie mówiło się od dawna, że to jest rynek podlegający bardzo dużym wahaniom, czyli niewielka liczba pieniędzy może wpłynąć na kursy różnych spółek. Tak. Zostawmy, nie zagłębiajmy się. To może wręcz nawet to pomoże Wam, w sensie Wam jako firmom, czy jako właścicielom takich spółek, bo pokaże, to są bardzo, nazwijmy to, firmy, które posiadają duży potencjał, znaczy są niebezpieczne w obrocie, tak szalenie. Pozytywnie, ale z drugiej strony być może na nich można najwięcej zarobić, tak? Skoro ktoś chce się rzucić z kasą. Taka była nasza idea, my bardzo niewiele naszych projektów sprzedawaliśmy drożej niż po koszcie pieniądza i tym się między innymi różnił Power Price, tym się różniło M10 szaleńcy. Czy Goria. Nie chcecie zarabiać. Nie, to nie ma związku z naszym zarabianiem pieniędzy. My powiedzieliśmy w ten sposób, jeżeli mówimy, że inwestujemy w Excela i my wkładamy złotówkę, to nie będziemy czarować, że nasza złotówka jest warta 10. Zatem mówiliśmy inwestorom, jak to sprzedajemy akcje po 10 groszy, my obejmujemy po 10 groszy, wy obejmiecie po 10 groszy. Czyli tyle, ile na początku inwestowali, rozciągaliście, mówiliście. Stąd dzisiaj mamy pewnie część problemów z tym, że te spółki mając niewielki free float, bo my tam jesteśmy głównym udziałowcem zwykle, mają mniejszą 50 kapitalizację. Tak. Parę procent macie. Czy niecałe 50. Albo 90 parę jak w niektórych, tak? Albo jak dokładnie. No to niestety takie są tego skutki, ale dla nas New Connect nie był nigdy drogą do sprzedaży, z wyjątkiem jednego projektu, który faktycznie sprzedaliśmy zupełnie w rynek, zamknęliśmy oczy, wcisnęliśmy Enter, za wyjątkiem spółki Legal Stream. My nigdy nie sprzedaliśmy papierów bezmyślnie w rynek. Nigdy nie traktowaliśmy New Connect jako sposobu na spekulacyjne nasze wyjście ze spółki. A co było fajnym exitem? Bo ja... Świetnym dla nas exitem, akurat nie robionym z 3.1, była e-muzyka, czyli projekt, który była muzodajnia. Świetnym exitem był Screen Network, częściowym exitem, gdzie nadal jesteśmy głównym udziałowcem. Do spółki weszło kilka milionów złotych i my odzyskaliśmy kilkanaście razy zainwestowaną gotówkę. Więc takie rzeczy się jak najbardziej zdarzają. I to są rzeczy, kiedy tą pierś po medal można wypiąć. Natomiast sama liczba spółek no, jest pochodną pieniędzy, które dostaliśmy z Unii. I oczywiście no, bardzo się z tego cieszę, ale to jest innego rodzaju zasługa niż exit. Fajny, dobry, czy projekt, który jest rozpoznawalny. Fajnie byłoby nawet jeszcze go zobaczyć gdzieś więcej niż w Polsce. No właśnie, macie ambicje, masz ambicje, Maciek ma ambicje, żeby powiedzieć, słuchajcie, tak, mamy, planujemy, ale tak realnie nawet wiemy, co byśmy chcieli zrobić, tylko brakuje nam tak na
takie pomysły, ewentualnie grupy osób mogłaby zrealizować go. Wiesz co? Globalnie, w sensie nawet patrz na Europę Zachodnią, tak? Wyjdźmy, zostawmy wschód, ale tak na Europę Zachodnią, żeby coś, żeby się rozpoznawały, taki wiesz, audible. Robimy trochę pierwsze kroki, to znaczy jest tak, że no, trzeba pamiętać, to nie my prowadzimy te biznesy, więc nasze ambicje są okrojone do szukania pomysłów i ludzi, którzy to udźwigną siłą rzeczy. Natomiast na pewno jest tak, że mamy, no Igoria, nasza Igoria na pewno w świat wyjdzie. Już w tej chwili jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego, żeby pokazała nowe usługi i była dostępna dla anglojęzycznych klientów, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Nasza spółka Ars Legge, przepraszam, prawomaniacy prowadząca serwis arslegge.pl weszła już do Stanów Zjednoczonych, tam stawia swoje pierwsze kroki. I są dwie spółki, które jedną założyliśmy dosłownie parę dni temu, Go World, które na pewno będą od początku spółkami, będzie spółką międzynarodową. Gdzieś ten potencjał tam się tli, ale no jest bardzo. O, Social Photo, które też założyliśmy, to też od początku będzie projekt no, globalny, ale na razie na poziomie produktu, dostępności zobaczymy, czy to zaskoczy. Jest trudno zbudować w Polsce globalny biznes, ale też widzimy, że coraz więcej ludzi się tego nie boi, coraz więcej ludzi sprawnie się komunikuje, co jest absolutnym fundamentem, podstawą w innym języku, po angielsku, i tych ludzi aż miło posłuchać, oni nie mają wstrętu przed tym, żeby przygotować prezentację, spersonalizować stronę i żeby to nie było tylko tłumaczenie trochę mądrzejsze niż Google Translator, więc no, to jeszcze nie mamy takiej perły, która odniosłaby sukces międzynarodowy. Wszystko przed nami, 3 czy 4 projekty, więc jak się znowu popatrzy na cały portfel, to niedużo, ale lepszy ryc niż nic. Jak patrzysz na tą drogę, którą pokonaliście od tego pierwszego pomysłu, w sensie to zróbmy coś razem, tak? Spotkaliście się, teraz jesteście na poziomie spółki giełdowej. Co dalej? Znaczy, co jest takim waszym celem? Może inaczej, nie ambicją, bo to można, wiesz, mieć bardzo, bardzo ogromnie ambicjonalne tej podejście, ale powiedzmy, co byście chcieli zrobić za 2 albo 3 lata z tym biznesem? Rozbudować go, dobić do 100 firm na przykład i podwoić kapitał, obroty firmy giełdowej, czy na przykład zrobić, nie wiem, wyspecjalizowane subbrand, które by zajmowały się na przykład tylko nowymi technologiami, energią, zieloną, jakimiś tam rzeczami medycznymi? Co was kręci? Jak to wygląda? Co, już z Maćkiem tyle razy nie jedno w naszym razy zawodowym życiu przeszliśmy, że co będzie za parę lat, to trudno powiedzieć w szczegółach, ale gdybyśmy mieli dzisiaj powiedzieć, jaki wyznaczyliśmy sobie kierunek, to na pewno pozostaniemy to, przy czym jesteśmy, czyli inwestowaniu w te rzeczy około technologiczne. Na pewno zależy nam na budowaniu kapitalizacji, czyli zarabianiu pieniędzy tak dla nas prywatnie, jako największych akcjonariuszy, jak i dla pozostałych akcjonariuszy, czyli żeby ten kurs był satysfakcjonujący. To się przekłada wprost na to, że te spółki muszą rosnąć, muszą być lepsze i musimy je sprzedawać drożej niż kupowaliśmy. To tak na poziomie bardzo ogólnym. Na poziomie bardziej szczegółowym, na pewno chcemy wejść w jakąś formę zarządzania pieniędzmi, czyli nie wkładać wyłącznie swoich pieniędzy, ale również zbudować fundusz, którym będziemy zarządzać, ale będą to cudze pieniądze przy ewentualnym jakimś naszym własnym udziale. To jest taki scenariusz na najbliższy czas, natomiast no to jest moment, kiedy my musimy budować wartość spółek w portfelu. Zasialiśmy, teraz trzeba trochę to popodlewać i zacząć zbierać za jakiś czas. I to nie będzie z 50, 60 czy 80 spółek, jakie pewnie będziemy mieli na koniec przyszłego roku. To nie będzie zbieranie z 75 spółek, tylko pewnie z 100. I no, trzeba się z tym pogodzić. A co się stanie, kiedy dojdzie do tego magicznego momentu wyłączenia pieniędzy z Unii Europejskiej? Tam w przypadku Nic się nie wydarzy. No, inkubatory nadal będą działały. Środki z wyjść z inwestycji będą zasilały kolejne wejścia. Nic się tutaj nie zmieni. Czy staniecie się bardziej dorośli w tym sensie, że przestaniecie być zależni od PARP-u? My nie jesteśmy zależni od PARP-u, ale faktycznie gro pieniędzy, jakby się popatrzyło na naszą kapitalizację, ja myślę, że najwięcej tak oznaczą w bilansie spółki, które robiliśmy bez pieniędzy PARP-u. No bo Screen Network, muzyka, czy zakupy, czy inne projekty, one były robione bez pieniędzy PARP-u. Zatem w bilansie poziom naszych aktywów w 80% to są te pieniądze. Także też pokazuje, że tylko 20% to są pieniądze, które dostaliśmy z PARP-u i one powinny wcześniej czy później w tej czy w innej formule zakwitnąć. Zaprocentować. I no myślę, że akurat przyszły rok to jest taki moment, kiedy będziemy mogli powoli robić retrospekcję i zobaczyć, jak te nasze obiecane stopy zwrotu
czy damy radę je zrealizować, czy nie, czy jesteśmy bliżej, czy dalej, czy zrealizujemy kolejny krok, jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi. Zobaczymy. Życzę Ci w takim razie Tobie i Maćkowi, Ci nieobecnemu, żeby Wam się udało zrobić to, co planujecie. Macie bardzo, bardzo fajne podejście do tego, że inwestujecie, ryzykujecie, nie jest to tylko, pieniądze, te bezpieczne, ten taki spadochron unijny, ale to, co byście sami wypracowali. I takie pieniądze chyba najbardziej ciężko jest stracić, no bo wiadomo wtedy, że to najbardziej boli. Także życzę serdecznie, aby Ci się powiodło, Tobie i Maćkowi. Śledźcie, co się dzieje w inkubatorach, śledźcie, co się dzieje w IKEA Partners, a my widzimy się już niebawem.